Ej, mam pytanie. Macie pożyczyć trochę kasy? Trochę, to znaczy? No, na ile macie, wiesz? Ja dopiero tak jakby przyleciałem do miasta, nie? No, no kurwa, powiedz ile, to ja ci dam w no nie wiem, z 5 koła na dobry start w mieście. Otwórz okienko, bo jeszcze szybko to ją podam. Co, co, co? Ja nie wiem, jak to się otwierało, to nowe auto. Poczekaj, wyjdę. Numer buta. 1, 2, 7, 7. Dzięki wielkie stary. Kurde, są te pały. Zaraz dojadę. Ty, tu jest jakieś fajne auto. Takie zostawione. To jest dziwne. O, ten serwer oddaje. Przecież to są takie tekstury dobre. No co tu się dzieje? Ja nie wiem przecież. Ej stary, dasz radę mi jakoś. Dasz mi jakoś na szpital dać? Dasz radę zanieść? Jasne, jasne. No, jeszcze raz muszę to robić. Siema stary, kupę lat. Mega fajne fury. Przewieź pana jedną? Co? Przewieźć pana tą czarną? A mogę poprowadzić sobie? No jasne, że tak. No dzięki. To jedź ze mną, żeby nie było, że ci ukradnę. Ale to, jasne, jasne. Dziękuję. A ile to jedzie? Kurek to. Ty dobry to. A ile kosztowała? Ja dostałem, ale kosztowało milion, milion chyba. Kurde. Kurde, ja to bym musiał pozbierać na razie kasę i dać może jakieś fajne skupy. Legalny czy nie legalny sposób? No właśnie nie wiem, kurde. Jakoś trzeba znaleźć jakiś sposób, bo... To jeżeli chcesz nielegalny, mogę pomóc. Możesz pomóc? Mogę pomóc, jeżeli chcesz nielegalny. To takie dosyć spore pieniądze. Tylko trochę odjedź, żeby nie każdy słyszał. Dobra, dobra. Bo ogólnie to prowadzę organizację. No, no. Zastępczą. I jeżeli byś chciał, to wiesz, to może zawsze, zawsze ten dołączyć. A jak się dostać do takiej organizacji? No, szybka rekrutacja, czy no, szybka rekrutacja taka nie za trudna i właściwie to jeżeli na pytania się odpowie przynajmniej w 50% dobrze, no to jest się w organizacji. Można, mogę tak trochę mniej tych pytań, więc może tak, byłeś już kiedyś w organizacji jakiejś? Byłem w innym mieście, byłem przez około, bo ja wiem, miesiąc i też się robiło różne takie właśnie mniej legalne rzeczy, że tak powiem. No to tylko w takiej jednej byłem. Okej, okay, zostałeś kiedyś przez policję zatrzymany w tym mieście? W tym mieście nie razu jeszcze. Okej, okej, okay. Ile jesteś tutaj w mieście? Łącznie będzie już z miesiąc powiedzmy, no. Znaczy no, miesiąc, dobra, tak dobra. Wie pan, byłem w mieście, później była trochę przerwa, bo byłem chory, w domu siedziałem, później dopiero znowu na miasto wychodziłem, nie? Okej, okay, no to teraz zaznaczę ci na GPS-ie lokalizację organizacji i zaraz możemy tam sobie pojechać. No z tyłu jest parking. Aha, dobra. Dobra. To tutaj chodź, to są drzwi tylnie. I tak. Idziemy najpierw na górę. Tutaj się odbywa wszystko co robimy. I tak, oprowadzę cię. W tym miejscu jest bilard taki
No, żeby sobie pograć na jakichś imprezach tutaj, prawda, mafijnych. No, no, fajne, fajne. Tutaj jest stół obrad, tak. I tutaj rozmawiałem właśnie o napadach, o różnych tego typu sprawach. Okej. Okay. Tak. My. Dalej mamy. W następnym pokoju tutaj jest oczywiście salon, w którym. No, tu może sobie posiedzieć, jak się komuś nudzi. O, telewizor nam wymontowali. Dalej. Tutaj jest moje biuro razem z drugim szefem. Okej. Okay. Jeżeli będziesz zatrudniony, tutaj będziesz mógł chować rzeczy. Dobra. W miejscu. Dalej, tutaj jest kolejny stół. Tutaj bardziej do rozliczania pieniędzy. I też do imprez. Więc tu masz mapę. A właśnie, to ciekawe, czego to jest mapa. To jest chyba Nowego Jorku, więc no, lepiej nie patrzę. Kiedyś byliśmy mafią w Nowym Jorku. O, już mogę. To jest szaf. Okay. Jakie masz nazwisko? Co? Nazwisko jakie masz? Robakus przez C. Dobra. Tyle chciałem. No to ten. To mój numer masz, ja mam twój. Jeżeli coś potrzebujesz, to możesz dzwonić. O cholera. Zamknięty samochód. Stop war. No to dla... O, moje kolorki. Patrzcie, moje kolorki. Idealne. Tak, bo ja nie mam telefonu. I na Twittera niech pan zrzuci. Ale tu są moje barwy. A wyjedzie pan? Ja muszę mieć z tym zdjęcie. Nie, nie mogę, proszę pana. A poza komendą? No to nie moje auto, po pierwsze. Kurde. W locie. No i jesteś. O kurde, ty. Lecisz w podróż, zaraz mi opowiedz, jak było. Jak powrotem, z powrotem jest trochę ciężej. Nie, to nie. Tu się kurwa nie da. No to jest problem. Jest problem, stary. To wiem. Tego typu. Ja nie mogę. Czekaj, pójdę na dach. O, jest to ty! O! Te drzwi jakieś takie cienkie są. O, jesteś! No jestem. Dobra, lecimy jeszcze raz? Ale ja idę zaraz, masz coś do jedzenia? No właśnie, nie mam nic. No serio, ja mówię, nie żartuję. Masz, lecimy razem. Nie, jak to? No dobra. Dawaj, lecimy. Tutaj? Bierz to. Ale tutaj? No ja to paliłem w środku komendy, nie? Lecimy w podróż kosmiczną, ty. Ło, ty, jakie to dobre. No. Stary. Skąd takie coś się bierze? Ja to muszę mieć. Mogę ci sprzedać, jak chcesz. A ile tego masz? No jeden woreczek 5000. O kurde. No, mam 13. Nie, no nie, bo mnie zaraz tej. A jadę z tobą. Ła. Wow. Idziemy z nim? No i jedziemy. Szukasz kolegów? No pewnie. O, rozjedź go. Znaczy co? Pokażę, jak się lata. A gdzie lecimy? Do wody. Do wody? Oddaj się, łysy. Oła. Oła. Poddaj, weź go. On zastrzelił mnie, co za frajer. Znaczy ten, przejechał mnie. Jebać ci matka. Pierdolony kurwa. Łysy śmieć. Tak jak ty, to my wiesz, co z nimi robimy. No wiem, tacy jak ja to ruchają twoją starą kurwa. Dobrze. Bardzo dobrze.
Aż kochaniutki. O Boże święty. Ty poczekaj, niech mi się to skończy, bo jeszcze zrzygam zaraz. No powiem ci, że to dobre, to dobre. Dobra, to jest. Iść teraz do policji tej. O kurde, chyba nie wiesz. Poczekaj, jak mi się Ej, a spal 3 naraz, zobaczymy co się stanie. O kurde, bania pęka, bania pęka. Nic nie widzę, nic nie widzę. Nic nie widzę. Dawaj jeszcze jeden, jeszcze jeden. O kurde ty. Biało, biało mam, biało mam. Dawaj jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie no, ja widzę jakieś kropki same. Co to jest? Ostatni, ostatni. Już nie mam, już nie mam. Ło, ło. Ło. Ło, ale mocno. Widzę, że nieźle ci trzepło. Nic mnie nie trzepło. Ła, ła, ła. Panie policjancie, ja bym mu narkotesty zrobił. Ej, słyszysz mnie? Ty, mistrzu, co się dzieje? Słyszysz mnie? No. Czekaj. Ty, to, ja, proszę pana. Co chcesz? A nie, jeździłem z takim panem, co miał takie AMG. Aha, wyrzuciło mnie chyba za coś. Dobra, trudno.